Podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta w Tokio nie obyło się bez kompromitujących wpadek. Bronisław Komorowski spędził w Japonii 2 dni. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z premierem Shinzo Abe. Obaj politycy potępili aneksję Krymu przez Rosję oraz oświadczyli, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest zagrożeniem dla pokoju i stabilizacji na świecie. Komorowski i Abe dyskutowali także o współpracy gospodarczej i polityce bezpieczeństwa. Pragniemy, panie premierze, konsekwentnie w ramach strategicznego partnerstwa wzmacniać współpracę polsko-japońską w obszarze biznesu. W czasie wizyty prezydenta w Japonii nie obyło się bez wpadek. Bronisław Komorowski, zwiedzając japoński parlament, wszedł na fotel dla spikera. Z kolei do towarzyszącego mu szefa BBN-u Stanisława Kozieja, który biegał z telefonem i wszystko fotografował, Komorowski wołał szogunie. Swoim nietaktownym zachowaniem Komorowski wprawił w osłupienie bardzo przywiązanych do protokołu dyplomatycznego Japończyków. Po zejściu z fotela był również bardzo zainteresowany tym, co znajduje się pod pulpitem spikera parlamentu. To nie pierwsza taka kompromitująca wpadka Bronisława Komorowskiego w jego prawie 5-letniej kadencji. Obecny prezydent miał już problemy z ortografią i niewybrednymi komentarzami. Papieża Polaka nazwał Janem Pawłem III. Mówił Jan Paweł III w 97 roku. Przepraszam, Jan Paweł II, 3 czerwca. I nie pamiętał też patrona uniwersytetu, na którym gościł. Na Uniwersytecie Stefana Karola Wyszyńskiego.